30 listopada zakończyliśmy realizację zadania pod nazwą Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnówce z programu Infrastruktura Domów Kultury 2020. W ramach podpisanej umowy z Narodowym Centrum Kultury Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie w kwocie 25 tysięcy złotych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Całkowity koszt zadania wyniósł 39 400. Wszystkie te środki przeznaczyliśmy na zakup i montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i poprawy funkcjonalności ośrodka kultury. Dzięki dofinansowaniu zadania GOK wzbogacił się o 3 nowe zestawy. Pierwszy z nich to zestaw multimedialny, w tym ekran, projektor, aparat fotograficzny, telewizor oraz dysk. Kolejny zestaw jest to zestaw nagłośnieniowo-oświetleniowy, w skład którego wchodzą mikrofony bezprzewodowe, mikrofony pojemnościowe, statywy mikrofonowe, kolumny ścienne, cyfrowy mikser w zestawie z tabletem i opakowaniem transportowym oraz listwy oświetleniowe. I ostatni zestaw jest to zestaw mebli i wyposażenia wnętrz, w ramach którego zakupiliśmy meble biurowe, krzesła składane oraz rolety. Nowy sprzęt dostosował Gminny Ośrodek Kultury do ogólnie panujących standardów i zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej. Zdecydowanie wpłynął na poprawę funkcjonalności biura GOK, pozwolił na rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty programowej oraz poprawił jakość organizowanych wydarzeń i komfortu prowadzenia zajęć. Mamy nadzieję, że już niebawem nowy sprzęt i wyposażenie będzie w pełni służył naszym mieszkańcom. A dziś zapraszamy do udziału w organizowanych wydarzeniach online przez nasz Ośrodek Kultury.